Ekipa z Tłuszcza od rana walczy o dostęp do 50-tonowej suwnicy, którą dziś trzeba zdemontować. Udało się położyć frontową ścianę hali, która broniła dostępu do urządzenia, ale jeżeli chodzi o kolejny etap prac, brat ostudził zapał stalowego. Nie możemy tak tego zrobić. Jak ta suwnica spadnie, to powstaną drgania. Jak to? Nie możemy jej tak zwalić bezpośrednio na ziemię, bo tu jest twardo. Pasowałoby wziąć ziemi, przywieźć tutaj, zrobić takie poduszki, że jak ta suwnica będzie leciała, to spadnie na tą ziemię i trochę zamortyzuje. Myślę, że masz tą razą 100% rację. To co? Weźmiesz ząbka, dwie ładowarki i na szybko usypiecie tutaj poduszki? Ogarniemy. To do roboty. Działaj, bracie. Do wieczora musimy to ogarnąć. Dobra, damy radę. Rafał! No? Słuchaj, jest taki temat. Ustaliłem tutaj ze Stalowym, że jak ta suwnica będzie leciała, to byśmy z ziemi usypali takie poduszki. A po co te poduszki? No jak po co? Tu jest trelinka. Jak spadnie ta suwnica, to trochę odbierze drganie. Dobry pomysł, Piotrze? Elegancki. No. No dobra, Rafał, to działamy. No to działamy. Na szczęście na terenie likwidowanych zakładów ziemi jest pod dostatkiem, a ekipa ma na stanie ładowarkę z bardzo pojemną łyżką. Trudno przewidzieć, gdzie dokładnie spadnie rozpędzona suwnica, więc na wszelki wypadek poduszka bezpieczeństwa osiąga słuszne rozmiary. Dobra, Sławciu, ładnie usypane wystarczy. Podjeżdżaj ładowarką, podczepiamy linę. Dobra, okej. Dobra, stój. Dobra, stop. Jest zapięte. A teraz to mój. Tutaj? No. Gotowy? Tak. To ciągniemy. Sławciu, bracie, jak tam? Gotowy, ruszam. Bracie, tylko równomiernie, pomału naprężaj, a później ognia. Dobra, nie pękaj, bracie. Sławciu! Ruszaj! Idzie! Wow. Idziesz! Ogniem! Wow. Ja cię pierdzielę! Pięknie poszło. Brawo!